Proszę państwa, proszę kochanego państwa. Cieplej wam się robi na serduszku, jak ja opowiadam takie rzeczy? Po tych wszystkich dramach, po tych ciężkich tematach takich, pora sięgnąć po coś lżejszego, co też jest ludzkie. Jomao jest nowy kanał, nowy film. I to taki 63 tysiące odsłon, obejrzało się. Macie ochotę na coś takiego luźniejszego? Wiem, zaraz się odezwą ci, którzy nie mają ochoty. Ja się pytam tych, którzy mają ochotę. Ja zawsze muszę jakąś walkę stoczyć. Z tymi, którzy mówią, a akurat to mi się kurwa nie podoba, co teraz wrzuciłeś. Teraz to mi się nie podoba. No. Po co pytam, nie? Trzeba nie pytać. Znaczy nie trzeba pytać. No, zainteresowało mnie to dlatego, że no tu jest Mandzio, nie? A ja Mandzio bardzo lubię i mówiłem ostatnio, że jego obecność w Jomao jest niewystarczająco zaznaczona, więc teraz oto proszę państwa, Mandzio w olimpiadzie. O Boże, Gołdcy. Oni jeszcze coś publikują, ten Gola? Czy on publikuje coś więcej poza dokumentami świadczącymi o jego seksualności? Najwyraźniej tak. Czy mnie to interesuje? A jakoś nie do końca. Nie wiem, jak to jest u państwa. Wolę obejrzeć olimpiadę rzeczy głupich. I to obejrzymy razem sobie. To jest dosyć długie. Mam nadzieję, że zdążę. Dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy 8 uczestników, którzy tworzą 4 piękne tutaj pary. I zmierzą się oni w olimpiadzie głupich rzeczy. I będą oni walczyć o 1000 polskich złotych! Nice! A to jest zawsze takie przerażające dla simpów w internecie, kiedy pojawiają się dziewczyny, okazuje się, że te dziewczyny mają chłopaków i całe te marzenia tych simpów szlak trafia niniejszym. Ale proszę spokojnie, proszę państwa, może się okazać, że te chłopaki są słabe chłopaki i nie ogarnięci, więc może jest dla was szansa. Czy nie? Okej. No zobaczymy. Ja tu poznaję prostrację, poznaję Kasix, poznaję tego tutaj ziomeczka od Jomao, trochę mi wylatuje z głowy, jak się on nazywa, może to jest bardzo nieładnie z mojej strony, ale trochę mi wyleciał, przepraszam. No, a tutaj tych czerwonych to nie kojarzę za bardzo. Kto to są ci czerwoni? Musicie mnie naprowadzić trochę na kurs. Ten żółty to jest Yoshi, dziękuję bardzo. I nieuczesana. Okej. Tej samej farby używają do włosów. Najwyraźniej. Okej. No trzeba zacząć od słabych żartów, potem będzie może okazja na lepsze. Lecimy, proszę państwa, lecimy. A teraz poznacie naszych uczestników. Cześć, jestem Kasia i jestem streamerem na Twitchu. Cześć, jestem Remek. Też streamuję. Jestem Kamil Sus. Jaki Remek? Ja nie wiem, dlaczego tych Remików się nazywa Remkami. Jak jeżeli masz na imię Remigiusz, okej, to się mówi Remik. Nie Remek. Dlaczego ten Remek? Co jakiś po prostu gdzieś w rodzinie, jakiś dziadek albo wujek musiał być niewykształcony i złą odmianę stosuje. Nie Remegiusz, tylko Remigiusz. Zawsze jak ktoś do mnie mówi Remik, to ja się triggeruję. Znaczy jak ktoś do mnie mówi Remek, to nie ma to znaczenia. To nie ma znaczenia. No nie wiem, chyba, że on ma Romek. Nie no, bez sensu. Remik. Ja jestem Remik, proszę państwa. Te Remki to są takie gorsze Remiki, okej? Okay? Okej. Dobra, to teraz następna para, uwaga. Z kanału Kamil Sus i zawodowo oglądam paradokumenty na YouTubie. Jestem Julia z kanału Prostracja i zawodowo czytam głupie książki i oglądam głupie rzeczy w internecie. Cześć, jestem Żaneta. Sus to jest suspicious? To jest, dowiedziałem się ostatnio, że jest taki skrót. I jeżeli on czyta paradokumenty, znaczy ogląda paradokumenty, tak? To może takie podejrzane, może to... Nieważne. Nie ma to specjalnie znaczenia żadnego. Dobra, kim jest ten ziomek? Streamuję sobie i gram Fortnite'a. Siemanko, jestem mechanikiem. Hej, jestem nieuczesny. On nie chciał się pokazywać, mechanik. No dobra. Okej, no to szkoda. Sana i stopleni na Twitchu. Cześć, jestem Diablec, jestem chłopakiem. Jomao nie tylko bawi, ale również i... O, to jest trudne zawsze. Jestem chłopakiem sławnej dziewczyny. To jest na pewno trudne. Nie wydaje wam się, że trochę... Okej, może to jest mój jakiś szowinizm. Wydaje mi się, że łatwiej być dziewczyną sławnego chłopaka niż chłopakiem sławnej dziewczyny. Tak czy nie? To jest pytanie. Proszę wyłączyć emocje swoje i światopoglądy współczesne, tylko postarać się zajrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na to pytanie. On jest sławniejszy? O, shit, okej, nie wiedziałem. On jest sławniejszy, no dobra. Uczy, a dzisiaj nauczymy naszych uczestników jakichś przydatnych umiejętności. Uczestnicy, odwróćcie się, ponieważ waszą pierwszą konkurencją jest złóż! No wybierajcie swoje przedmioty do składania, kto pierwszy... Ogólnie chłopakiem dziewczyny jest być chujowo.
O, incel alert, incel alert. No dobra, dobra. Niech będzie. Witamy wszystkich tutaj na tym streamie, nie dyskryminujemy. Jeszcze ten lepszy, szybko, szybko, szybko! Remek, dlaczego wziąłeś na jest okej, jest okej. A to już? Już? Aha, u mnie Diables jest, tak, na topie gifterów? To jest on? Tutaj? Ten tutaj zawodnik? Rany, całuski, pozdrawiam serdecznie. Dammit, to on jest? To ty jesteś? Nie mówcie serio. To jest mój widz osobisty mój? O kurczaki pieczone, no to już wiemy komu kibicować. No to już wiemy po czyjej stronie stanąć. Czy ja go obraziłem gdzieś po drodze? Nie obraziłem, prawda? Cholera, głupio by było obrazić kogoś, kto jest taki szczodry. No to mamy tutaj swojego faworyta. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, proszę państwa. To zabawnie się zapowiada to wszystko. Jak on ma Diabeles, to się ciężko odmienia. Ja powiedziałem tylko, że stosują tą samą farbę do włosów. Czy to już za daleko? Diables. No, swój chłop, kurde. 2-1, zaklepane. No to co, to lecicie. Przyjacielu, dajesz radę. To jest was największym zagrożeniem. Wydaje mi się, że dla mnie największym zagrożeniem jest Kasik z Rymsułą. Ja uważam, że Kasik. Widać, że intelektualista, nie? Że dobrze wygląda, że dobrze uczesany i że ma fajne te okulary ma. Widać, że ma coś do powiedzenia. To kurde, na pierwszy rzut oka, od razu wiedziałem. Największym zagrożeniem będzie dla nas drużyna zielonych. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Karolinę i Diablesa, bardzo się przeraziłem. Diables jest bardzo potężnym zawodnikiem, który będzie walczył w oktagonie za niedługo. Byłem przerażony. Dla mnie największym zagrożeniem może być Katarzyna. Tutaj widzimy niesamowitą technikę drużynie strony zielonej. Czekajcie, czy on to powiedział? To jest dopiero Sigma. On powiedział o swojej dziewczynie, że ona jest dla niego największym zagrożeniem? Zły chłopak. Co to taki ogarnięty jest? Wie co mówi, kurczę pieczony. Wchodzi w dorosłość. Bardzo dobrze. Wow, co to jest za prędkość? Niesamowite. Ale tutaj proszę bardzo, widzimy, że właśnie wykańczają oni mieszkanie. Powiedz Dawidzie, czy teraz często składasz takie meble? Nie, właśnie tych nie, niestety. Nie. Rozumiem. Czyli wychodzi na to. Diables, składasz, powiedz, że jesteś mężczyzną inżynierem. Nieważne, tam potem może wyjdzie w praniu i przerzucisz winę na nieuczesaną, ale mów, że tak, cały czas składam meble i to takie ciężkie przede wszystkim. Że influencerzy nawet nie składają swoich własnych mebli. Jaka szkoda. Remek kupił 7 safek wczoraj. I składam szafek. Wszystkie, więc powinien być to totalnie sprawiony w to. Fajne meble, super. Lubię składać półki. On dobrze składa półki. Tak. Uważaj! Czy to jest jakieś dwuznaczne? Dopatruję się w tym jakiejś dwuznaczności. Nie wiem dlaczego. Takie mieli spojrzenia, jakby to znaczyło coś więcej niż tylko półki. God damn it. Remek, no, zuch chłopak z ciebie. Ponieważ drużyna niebieska ma tutaj bardzo dużą przewagę. Remek profesjonalnie składa szafki, jak się okazuje, moi drodzy. Okej, okay. Potrzebujemy śrubokręt. Słownie pozdrawiliśmy instrukcję. To znaczy oj. Tutaj widzimy poważne problemy w drużynie Najmana, dlatego załatwimy im specjalny śrubokręt, dzięki któremu skręcą tę szafkę. Panie prowadzący, a my potrzebujemy 3 śrubokręty, młotek i jeszcze wiertarkę. Ile? Więc no. No u nas jest potrzebny. O co chodzi w tej konwencji, że Yoshi tam jest partnerem tej dziewczyny na tym materiale? Że ona ma chłopaka, który jest mechanikiem, ale ten mechanik nie chciał występować, więc Yoshi zastąpił to? Brakuje mi origin story trochę tej sytuacji. Zgaduję tylko. Podejrzewam, że państwa interpretacja może być podobna do mojej, ale nie jestem pewny. Może coś realizacyjnie ostatecznie nie wyszło i musieli tak... Yoshi jest jej chłopakiem i zostanie zastąpiony innym. To jest dziewczyna Yoshiego. No to co tam robił ten mechanik? Przemalowany na czarno. Okej, jest jakaś enigma w tej opowieści. Dobrze. Szumokręt fest! Moi drodzy, zmieniamy zasady konkurencji. Teraz wygra drużyna, która złoży z mebli z Ikei jak najwyższą wieżę. Ja uważam, że to jest wielkie nieprzygotowanie ze strony tutaj staffu, że nie było na pokładzie śrubokrętów. Bardzo łatwa rzecz do załatwienia, nikt o tym nie pomyślał. Plan Yumao zawiódł nasze oczekiwania. No to typowy mandzio, nie? Trzeba składać meble, ale do głowy mu nie przyszło, że śrubokręt się przyda. Albo jakiś imbus. No tak to jest, nie? I mówi, że się influencerzy nie składają własnych mebli. No najwyraźniej. Ale to też jest taka niespodzianka. Z reguły w meblach są imbusy i są wszystkie te rzeczy do wkręcania, które są potrzebne, żeby skręcić. Więc nie wiem, co tam się wydarzyło. To jakiegoś kiepskiego producenta kupili. Jakby ktoś składa meble, tak jak ja, mężczyzna, w pełnej krasie, no to wie, że imbusy są dostarczane razem z meblami. I śrubokręty tak do końca nie zawsze są potrzebne. No ale... Na złożenie wieży macie od teraz 2
dwie minuty! Ej, poczekaj, bo wydaje mi się, że wygraliśmy. No, chyba wygraliście. Ej, co to ma być? O mój Boże! To jest olimpiada głupich rzeczy. Widzę, tutaj niezła technika wchodzi. Siedzibem? Troszeczkę balansu tutaj musi wejść. Na skos, dajmy na skos. Dobra, na skos. Na skos, widzę, że fajna tutaj metoda została zrobiona. Podoba mi się to. To nie siądzie, Misiu. Ciekawie. Daj karton pomiędzy. Widać, że to jest już od razu. Nie potrafią złożyć mebli, więc obracają to w żart. Takie to. Brakuje chłopa w tym zestawieniu. Ha, mocne słowa padły, rokobraża. Boże drogi. A tam jestem pewny, że Remek i Diables składają to po prostu... palcami wkręcają wszystkie śrubki. I teraz o karton dwa. Wydaje mi się przez to, że to są nierówne części, że to troszeczkę może się nie trzymać. Ej, siema, chcecie strajdować to jedno... Patrzcie na Remka, patrzcie, to jest kurde. Nie, nie podnoś tego, bo... Nasi uczestnicy mają teraz dwie minuty na złożenie jak najwyższej wieży. Nie będzie to za proste zadanie i nie wiedzą, że mogą od siebie kraść części, no bo dlaczego by nie? Czy pomyśleliście, żeby na przykład zabrać drużynie niebieskiej jakoś część? Ja myślałam, że No to biegnij. Ja się śmiałam ze śrubokrętów, ale to w sumie było spoko, że ich nie było, bo zrobiło się z tego jeszcze większy taki chaos i dzicz. A to jest nasze rzecz. Nie, to jest rywalizacja. Nie udało się, niestety. Ale kamień poszedł na łowę. Co kradniesz? Oddawaj! Ej, no weźcie w tej konstrukcji, jestem teraz zawiedziony postawą Remka. No trzeba tam jakiś poprzeczny umieścić fragment, żeby to się nie gibało tak strasznie. Come on, tylko jeden i będzie stabilne. Bo jak to puszczą, to się od razu przewróci. Się posypie jak domek z kart. Tam powinny być też takie części skośne, nie? Że tam się takie poprzeczki daje skośne, żeby to się trzymało. O Boże! No ja, proszę Państwa, no jakby mężczyźni są trochę przedstawicielami mojego gatunku. Ja im kibicuję, ale też jestem surowy w ocenie. Nie, to moje. Drodzy widzowie, w tym wielkim chaosie jednak mamy jeszcze moment na chwilę magii. Filip! Mandzio, jeśli ona jest taka niska, że niby skoczy, to moje, nie? Ej, no to się nie liczy! Filip, chodź tutaj na sekundę. Ale patrzcie, jak popełnił błąd, kurde. Widzicie ten błąd, proszę Państwa? No tutaj z przodu został umieszczony tył na górze. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, to co chcę powiedzieć. Czasami plecy są z tyłu, ale to zależy od tego, czy to jest półka, bo to chyba półki składają, więc tam pleców może nie być. Wtedy powinny być poprzeczki takie ukośne, metalowe, cieniutkie. No więc trochę Remek zawiódł, ale rozumiem, że był chaos. Wybaczamy mu, wybaczamy. Zobaczymy, jak Diables sobie poradził. Pora na chwilę magii. Poczekaj, potrzymaj. Boże święty, to za zwierzęta! Zrobimy magiczną sztuczkę. Cześć, Remek, muszę przejść przez szafkę. Przechodź przez szafkę. Oh. Wow, Filip, redukcja zadziałała, świetnie. Biegnij do Żanety. Szybko. Czas uczestnikom się kończy, tak niestety ich umiejętności, ponieważ wychodzi na to, że w ciągu kolejnych 10 sekund raczej ta wieża nie stanie. Kasiu oraz Remku, niechaj wasza wieża wróci na wasze miejsce. I to teraz. Oj, tragedia. Widzę, że się czajnik pojawił. Okej. Okay. Czy wraz z nim pojawią się jego słynne miniaturki? Trudno powiedzieć. Ale widzę, że tam Diables z tyłu, po cichu, układają coraz wyższą konstrukcję. Bardzo dobrze. Tragedia! Poprawiamy, nic się nie dzieje. 10! Jaki 10? 9! Proszę, niechaj wieża musi wrócić na wasze miejsce. Weź tą folię. 8! Remu, przesuwamy ją! 7! Proszę. 6! 5! I daj mi 4? Tę przechodną, bo ona nie stoi. 3? Remek, ona nie trzyma się, sama! 2,5? Czego nie rozumiesz? Jak to nie puść? O Boże. Masz wszystko przy... O matko jedyna. O Jezus. Nie wierzę w to, co widzę. 1 i odsuwaj ręce. 0. Odsuwaj ręce. Diables. Stary, no jak mogłeś? Serdecznie zajęcia ostatniego miejsca w olimpiadzie głupich rzeczy. Następne miejsce. To było gorsze niż tam polowanie na prawaka i polowanie na lewaka. Miejsce numer 3, miejsce numer 2, miejsce numer 1. Gratuluję. To była właśnie olimpiada głupich rzeczy. Och, no nie, no moi faworyci. Tak słabo wypadli. Nawigatora. Zadaniem siadającego jest usiąść na krześle, będąc pozbawionym zmysłu wzroku, zaś nawigator musi za pomocą słów ciepło i zimno określić, kiedy poślady siadacza mają opaść na dół. Za każde potrącenie krzesła doliczane zostanie 5 sekund, a wygra para, która wykona zadanie najszybciej. Gotowi? Start! No. Cieplej.
Proszę używać ciepło. Pamiętajcie, Kasia jest jego największym wrogiem. Cieplej, ciepło, 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 ciepło. Dotknąłem. Minus 5. Ciepło, ciepło. Ciepło. No jak mają mu powiedzieć, żebyś... Ciepło, 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 zimno, 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 ciepło, gorąco. Okej. Okay. To nie... Minus 5, minus 5? Pomysł był dobry, ale to nie działa. Ciepło, 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 wow! A te dziewczyny w ogóle nie wiem, ja bym od razu kazał im siadać. Niech siadają, niech się przewracają chłopy. No przecież musi być trochę podstępu w związku, prawda? Ciepło! Ciepło, ciepło... Ale to ciepło czy zimno? Ciepło? Ciepło? Ej, no pośladkiem dotykam! Ciepło, ciepło, no i teraz mogę zaryzykować, nie? Ciepło! Zimno, 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 zimno! Zimno, zimno, zimno! Aha, ciepło, 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 ciepło... Ale to ja już mam wsadzać dupę? Ciepło, 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 ciepło! Super. Jest, kurde, oni dobrze współpracują. Ciepło, ciepło! Ciepło, 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 ciepło! Zaliczone. Ciepło, zimno! Ciepło, ciepło, nie... Boże, diables! Dlaczego mi to robisz? O, nie można tak! Zimna! Ciepło? Ciepło? No co ty chciałeś? Poproszę komisję gier i zabaw o konsultację w sprawie... No, dawać! Ciepło, proszę, no, mam stawiać diables, tutaj? Siadaj! Ciepło! Ciepło! To się bał, kurde. Ale dziękuję, bał się przewrócić. No, ja po prostu was wycwaniłam, no to chyba... Mi się po prostu działasz na naszą niekorzyść. Ale za inteligencję powinny być plusy właśnie. Dobra robota, wiedziałem, że on będzie pierwszy. O, tak jest, nagroda już jest. No to czemu nie mogę powiedzieć gorąco? Bo powiedziałem, że ciepło, zimno tylko. Ale jakie głupie zasady. Ja, Temyt, w ostatnim miejscu. Diables. W olimpiadzie głupich rzeczy. Moi drodzy, kolejna konkurencja. Jak mogłeś mi to zrobić? Osoby, które stoją. Rozumiesz, że pracujesz nie tylko na swoją reputację, ale także na moją? Wzrok może być skupiony tylko na kanwasie. Osoby z tyłu możecie się odwrócić do mnie i się na mnie spojrzeć. Waszym zadaniem będzie narysować na plecach swojej partnerki obrazek, który teraz zobaczycie, a wasza partnerka będzie musiała narysować go na kanwasie. Niech wygra fajne jest. Najlepszy rysownik, a potem się zmieniamy. Obrazek, który musicie narysować, to... No chyba cię... No to łatwo. Szalony jesteś, mówię. To ja się bawiłem w takie rzeczy. Widzimy... Jak byłem młodszy. Stary, jestem po ASP. Kamilu, czy jesteś po ASP? Ja jestem po sinologii, ale ona jest po ASP, więc ona... Nie widać, ale po tobie rzeczywiście ten talent jest niesamowity. Czajniku, czy przygotowywałeś się do tej konkurencji tak, wcześniej? Tak, oczywiście, ja testowałem kiedyś takie coś. I teraz zobacz, jak nam dobrze idzie. Mamy trochę... Szanowna, wyglądała na bank! Nie możliwe, że to jest takie ładne! Tutaj widać niestety bardzo dużą dysproporcję umiejętności. Niestety do tego drewnianego lobby został dobrany jeden diamentowy zawodnik. Przecież ona to rysuje ładniej niż ja to narysowałem. Okej, no debil. Już? Tak. Okej, okay. Rysujcie dalej, rysujcie dalej. No trzeba poczekać na efekt, żeby to skomentować. Twarze jest skończone, już do oceny zabieram mazak. Ty naprawdę nie patrzyłaś? No nie. Ale no, to już wygląda tak samo. Okej, okej. Nie będzie, no. No, lepiej nie będzie, proszę zostawić. Oni jeszcze ze sobą gadają, a jeszcze najgorzej im idzie, nie? Wiesz, że miałeś rysować na plecach. No, rysuję na plecach, rysuję na plecach. No cały czas rysuję na plecach. Diables, coś ty jej narysował na tych plecach. O Boże, muszę zobaczyć to. Proszę złapać za swoje sztalugi na 3-4, odwracamy do kamery. 3-4. Ej, zajebistego macie! A do nas spruta, że... Komisja sędziowska... Jezus Maria! Diables, dlaczego? Ja pierdzielę! Ona na bank, na dole to nie są stopy tego psa. To jest taki... To jest przebrany, wiecie co? Chrystus, panie! O Jezusie drogi, ale to akurat to po tym można poznać, że mój widz. To zdecydowanie. Poczucie humoru jednak krąży w naszych żyłach to samo. Wchodzimy, że tutaj zasługujemy na pewno... Tak, to jest kutas z peleryną, okej? Powiedziałem to? Wystarczy. Więcej nie będziemy tego powtarzać. Na dodatkowy punkt za staranie. Za lądowanie. Zatem jako sędzia ogłaszam jeden punkt. Przepraszam, pierwsze miejsce, drugie miejsce. Ha! Let's go! Let's go!
Wcale nie oszukiwaliśmy. Nie, nie patrzyłam na płótno prostracji. Ja kazałem ci patrzeć, bo zobaczyłem, że ona narysowała idealnie to samo, co było z tyłu. Trzecie... Czajnik. No niczego innego bym się tobie nie spodziewał. Naprawdę, jeszcze się chwali. Zobaczcie, jaki jestem cwany. Skopiowałem, kurwa, obrazek. No nie! No na miłość boską, no! No i na tym polega problem. O, nie mogę. Miejsce, czwarte miejsce. Ja nie wiem, co z ciężem. Rozstawieni, przygotowani, odwróceni, maluj, start! O, zaskoczenie. O, znowu? Niepewność. Karolina jest trochę niepewna. Jest dobrze, czy nie? Ja tutaj widzę bardzo... Oni powinni ich ustawić twarzami do siebie. Ale odkują się teraz... Pokazać obrazek na chwilę, bo to oni właśnie, kurde, kopiują od siebie. Moi drodzy, już patrzę teraz na czajnika. Gdzie jego oczy? Gdzie zerka? Doświadczenie jest całkiem spore. No, ale widzisz, jak to wygląda dobrze? Skup się. Od początku. Od początku, a ty dobra, mi robisz... Dobra, od początku, od początku. O, moi drodzy, nie tylko zabawa, ale również i talent. To jest olimpiada głupich rzeczy. Tutaj się dzieją rzeczy, którym się nawet największym artystom nie śniło. Zobaczmy, jak idzie tutaj mojej ulubionej... To jest content dla 12-latków? Ja się bawię doskonale, o co ci chodzi? To jest jakiś grzyb! Który jest twoim ulubionym dinozaurem? Możesz poznać trochę tych ludzi, znanych i popularnych, w odrobinę innym kontekście? To jest dla mnie okej. Okay. Musi się borykać każdy mężczyzna. Czy ja rozumiem, że to jest jedną z tych wersji, mam sobie wybrać, tak? Mamy to? Tak, możesz stanąć. Macie to? Yes. Gotowa drużyna, może odwrócić swój kanwas. Dobra, już. I nie, gotowe drużyny. Teraz nie będzie lepiej. Wy jesteście gotowi też już? Okay. Ten narysował komiks. Ten sus. 30, 20, 10, 9, 8, 7. No widać, że Diables to swój chłop. Narysował statek kosmiczny na podstawie tak niewielkiej ilości danych. To nie jest namiot, to jest statek kosmiczny, no. No poznasz swojego widza wszędzie. Ja też wszędzie widzę statki kosmiczne. Co wam mam powiedzieć? 5, 4, 3, 2, 1, 0, Picasso. To jest hełm Magneto? Możliwe, możliwe. Leonardo da Vinci. To jest to. Ale to jest, właściwie widzicie? To jest prawdziwy mężczyzna. On nie rysował tego, co powinien narysować. On nie rysował tego, co wyobraźnia mu podpowiadała. On rysował dokładnie linijka po linijce każdy ruch swojej dziewczyny. To jest taki urodzony inżynier. Jego nie interesują emocje, jego nie interesują uczucia, jego nie interesuje wyobraźnia. Jego interesują fakty i fakty zostały przedstawione na tym obrazku. Zgadza się? No bo ten chłopak w zielonym, to on miał bardzo dużo wyobraźni. Ten chłopak w niebieskim absolutnie wyobraźnią się nie posługiwał. To jest inny w ogóle zakres myślenia. No. Nie spodziewałem się, że wybierając się na plan Jomao również odwiedzę Jurassic Park, bo tutaj jak widzimy, wiele dinozaurów powstało po drodze, ale liczy się tylko jeden. Lubiłeś dinozaury jako dziecko, Mandzio? No lubiłem, lubiłem. A teraz przypomnijmy sobie, jak miał wyglądać ten obrazek w oryginale i sobie porównajmy po kolei do każdego z nich. Nie no, jest zajebisty. Patrz, tu ma mordkę, tu ma dupkę. Brakuje antenki, to jest duży problem. Antenka została uwzględniona. No, tu sobie najlepiej poradzili chyba. Antenka została uwzględniona. Antenka została uwzględniona, dobra, ale gdzie są kółka? Okej, okay. Najważniejsza jest antenka, w porządku. Prawie się udało. Diables, prawie, naprawdę, było blisko. Antenka została uwzględniona. Tak, oni też mają antenkę. To jest jedyna rzecz, która tu się zgadza. No moi drodzy, nie pozostawia to złudzeń, że muszę przyznać takie, a nie inne punkty. Gratuluję bardzo serdecznie drużyny numer 1. Gratuluję miejsce numer 2. Oni wybiórczo podają ręce, zawsze ktoś zostaje taki smutny. Wszyscy wyciągają ręce. Mandzio tylko ma do rozdania 4, osób jest 8, zawsze ktoś jest poszkodowany. W każdym konkursie ktoś smutny jest. O, ja bym się nauczył szybko, już nie wyciągał ręki. Okej. Okay. Miejsce numer 3 i miejsce numer 4. No niestety, gdybyście pokazali na to miejsce z antenką, to być może bym zmienił... Ale widzieliście to? Czy państwo już to widzieli? Patrzcie. Remek już trzyma, już Remek ogarnął. Lubię Remka. Remek już ogarnął, no dobre imię, no być może źle odmienia, ale dobre imię. Ręce z tyłu, za plecami, nie wyciąga, nie pcha się, czeka. Kasia z przodu jako przewodnik drużyny i bardzo dobrze zresztą. Bardzo. Mężczyzna zawsze stoi dzielnie i dumnie za swoją kobietą. To się tutaj wydarzy. Nie mówię, że Diables coś nie tak. Diables też spoko narysował hełm Magneto albo statek kosmiczny. To jest spoko, nie?
Ale z Remka to jestem osobiście dumny? Jako z imiennika? No jakoś sobie poradzę z tym Remkiem, niech będzie Remek. Trzy i miejsce numer cztery. No niestety, gdybyście pokazali na to miejsce z antenką, to być może bym zmienił zdanie, ale... to jest skam, ale u nich w ogóle nie jest. Moja droga, to nie jest skam, to jest olimpiada głupich rzeczy. Zapraszam do kolejnej rundy. Prowadząca przez głupiego prowadzącego. Kurde, moi faworyci na przedostatniej i ostatniej pozycji. Co to ma być? To wyraźnie tutaj sędziowie zostali przekupieni i są stronniczy. Widzieliście te kreski? To było jakieś dziadostwo kompletne, to w ogóle nawet nie przypominało niczego. Nasz może troszeczkę miał dinozaurka albo żółwika, ale przynajmniej miał ten kształt, tak? Konkurs był ustawiony przez Mandzia, definitywnie. Mandzia mi nawet powiedział potem, że no, trzeba było was przytemperować za to ASP. Nasz jest po prostu po wypadku, ale mam testy. Wygrasz testy robiliście. Kooperacja, ale również i zaufanie, to podstawa solidnego związku, dlatego nasi zawodnicy będą mieli przed sobą naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ muszą teraz w ciągu kolejne minuty napełnić swoje worki. No już, już, czas start! Po prostu? Aha. A ja, czym chcesz? Bo tak się uczynamy. Jezu, spokojnie! Ale wy nie wiecie nawet po co je napełniacie! Uważasz, że to jest dobrze napełnione? Wystarczająco, dobrze. Dawaj to, tak to zrobię. Ej, jaki złodziej! No już czymkolwiek! 10, 9, 8, 7, 6, w sprzątaniu. 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Czajnik, można się było spodziewać, sportowe zachowanie. Kompletnie zero zaskoczenia. Nie dość, że sobie zabrał, to jeszcze odebrał... Stop, czas. Drodzy uczestnicy, proszę o zabranie swoich worków na swoje pierwotne pozycje. Nasi uczestnicy jeszcze tego nie wiedzą, ale zaraz się dowiedzą, że napełnienie tych worków to nie była konkurencja. Tak, teraz dziewczyny będą musiały te worki nosić. A, to jest doskonały zwrot akcji. Jedynie ich część. Nie pierdolę, trzeba będzie to policzyć. Nasi uczestnicy troszeczkę nabrudzili, ale udało się wszystko posprzątać. A teraz proszę o wniesienie rekwizytów i... Uczestnicy, wybierzcie jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za tabliczki. Wiedziałam, że to może być podpucha. Tutaj Remek też zasugerował, że to może być podpucha, żeby nie brać za dużo żwiru. I mieliśmy rację, reszta rzuciła się jak zwierzęta. Remek, mój człowiek, kurde, ogarnął. Widać inżynier pełną gębą. Tak jest. Influencerki na paczki PR-owe. Na pewno wszyscy jesteście pewni tutaj nie swoich wiem, jak decyzji? Jak spojrzał, to nie wiem, czy jestem pewny. Moi drodzy, kolejna konkurencja nazywa się Zważ. Waszym zadaniem będzie tutaj się wykazać niesamowitą wiedzą. Nie tylko o tym, co jest w zawartości tych przepięknych opakowań, ale również na temat waszego partnera. Osoba bez tabliczki musi wziąć worek wypełniony żwirem, gruzem, czy cokolwiek tam nazbieraliście, po czym wejść na wagę. No a druga osoba musi zapisać, jaka waga została pokazana na tym pięknym liczniku. Przepraszam, a ja się nie pisałam na to, tak? Dlatego wchodzisz z tym 50-kilogramowym worek. O, shit, oj. Ojej. O kurcze. No to z takiego konkursu się nie powinno dziewczyny kierować do takiego konkursu. To tak jakby zapytać kobietę po przejściach, ile ma lat. To tak się nie robi. Tak się nie postępuje, no. Dosłownie, ten worek jest cięższy niż ja, Maciu. Dlatego się zapytałem, czy jesteście pewni. Jak ja się dowiedziałam, co mam zrobić. Ja nawet nie wiem, jak się tu znalazłem. Dobra, poproszę o wszystkie osoby z workami o wystąpienie do przodu. Dawaj, Żanetka, do środę. Boże, Żanetka. Poproszę o osoby bez worków o zapisanie teraz odpowiedzi. Już. Ale to ciekawe. Ciekawe, jak, bo oni sami mogli zdecydować, kto wejdzie na wagę. Prawda? No to ten, co wejdzie na wagę, powinien być silniejszy. To znowu i tutaj i Diables, i Remek dokonali dobrego wyboru, bo chłop to się nie wstydzi swojej wagi za bardzo i worek uniesie. Aż teraz? Już. A jak będzie przepisywał, kurde, z wagi, to się pomyli. Taki typowy chłop. A dziewczyny lepiej przepiszą, a chłopaki lepiej uniosą. Teraz i zaraz się przekonamy. Kasiu, proszę pokaż wynik do kamery. 72 kilo. Remku, zapraszam ciebie tutaj, żebyś bił. A, to zgadują, tak? 73,90! Brawo! Kurde, szczuplak. Ale to pewnie niewiele mieli w tym worku. To dobrze zna jego wagę. To dobrze. Brawo, brawo!
brawo, brawo, brawo! To jest bardzo dobry wynik, a jak wiemy, Olimpiada Głupich Rzeczy rządzi się procentami. Zapraszam ciebie tutaj, Karolino, i zapraszam ciebie tutaj, Diables, również. 118, rozumiem, rozumiem. Ten worek jest czy będzie ciężki. Dzisiaj śmietanka bita, to się przekonamy. Zapraszam tutaj na wagę. 125... 70, 125, 70, również bardzo dobry wynik, poproszę o brawa, brawa, brawa. Może być... Ej, Diables, no nie oszukujmy się, to nie był sam worek. Come on, to same mięśnie tutaj weszły na tę wagę. Żeby wszystko było jasne, Diables to jest facet zbudowany ze stali. I z kamieni być może także, no. No 118, 10 kilo przeskoczyłaś. Czajniku i Żanetko, zapraszam was tutaj. A jak ona, czekajcie, to jest jeszcze ciekawsze jest, bo ja nie zwróciłem uwagi. Ile ona, bo ona, okej, okay, zobaczmy. Ile ona wskazała? 70, 120... Okej, okay. nie doceniła Diablesa, wyraźnie. 570, również bardzo dobry wynik, poproszę o brawa, brawa, brawa! Może być, no 118, 10 kilo przeskoczyłaś. Czajniku i Żanetko, zapraszam was tutaj do przodu. Crazy? Ile zapisałeś, czajniku, na wadze? Czekaj. 90! Ale jak ona ma to zrobić fizycznie? No nie wiem, no jakoś sobie poradzi. Ile tu może być? Dobra, najpierw solo. Żanetko, 47 kilo, no ojoj. I zobaczymy, czy... Jezus Maria, to dobrze, że z tym studiu wiatr nie wieje. Chyba by nie mogli przejść, ona by odleciała natychmiast. To mój latawiec waży więcej, Boże jedyny. Dodatkowe 52 kilogramy. 78 i zapiszmy, proszę Państwa, brawo i dla Żanetki podwójne brawa. No trochę chybił. Kamil Osus oraz... Ale to nie jest jej chłopak, prawda? Bo ja tu mi się to... Ten trójkąt jest dla mnie taką zmyłką. Więc jako, że nie jest to jej chłopak, to może ciężej mu tę wagę ocenić. Więc jest usprawiedliwiony trochę. Frustracją. Jaki macie zapisany wynik? Wyjdzie moja słodka tajemnica, ile ważę. Nie wyjdzie, ponieważ nie wiemy... 47 kilo, Jesus! Kiedy ja tak miałem? Ile ja miałem lat wtedy? 5? Max 10? No to jest drobna dziwka, ona jest niska też przy okazji pewnie, więc to się wszystko jakoś sumuje, ale 47 kilo, rany boskie. Ile waży ten worek, a jak wiemy, niektóre worki potrafią nawet ważyć do 50 kg. Tak. Tego peletu tutaj łącznie było 100 kilo. Mandzie, bardzo jest niewłaściwy żart. Bo on już nas ustawia jako obserwatorów z pewnym nastawieniem wobec wyniku na wadze. I to jest niewłaściwe. Prostracja jest dużo wyższa od wszystkich dziewczyn. A Mandzio tutaj sugeruje, że ona jest cięższa. A został zużyty cały, zatem zapraszam na wagę. A to może mamy jednak źle. 86,5! Jezu, jak dokładnie! A, wymierzył. Ale chyba najlepiej niebiescy się wstrzelili, prawda? Moi drodzy, teraz Komisja Gier i Zabaw obliczy szybciutko procentowy wynik i przedstawi nam właśnie, jak wyglądają wyniki naszych zawodników. O! I proszę bardzo, oto znamy już właśnie wyniki tej oto konkurencji. Gratuluję naszym zwycięzcom tutaj. Gratuluję. Inżynier. A nie, to dziewczyna oceniała, nie? To Kasik oceniała. Był żwirek z jednej strony, z drugiej strony były kamienie i my mieliśmy łatwiejszy dostęp do żwirku, a nie do kamieni. Jakby im łatwiej było to nabierać niż nam. Kiedy zobaczyliśmy żwirek, byliśmy bardzo skołowani. Chyba z jakiego to filmu pochodził ten żart? Że żwirek Wigurka napastował. Tak było? Gratuluję drugiego miejsca numer 3. Ze Shreka, tak? Ze Shreka. Żwirek i Muchomorek. Proszę Państwa, razy dwa, ale to nie koniec Olimpiady Głupich Rzeczy. Przechodzimy dalej. Najważniejsze, że nie ostatni. No się, że to tak, dobra, tylko z tamtych. Nie, tak. Okej, dobra. Jakieś bety z nami przegrały. Jesus Christ. O, shit. Trzymał kciuki, chłopie, dawaj radę. Wiara jest bardzo ważnym elementem każdego związku, bo trzeba wierzyć w swojego partnera, jak i również trzeba wierzyć w siebie. A ja uwierzę w was, jak zobaczę wasze wieże, które będziecie musieli wybronić, moi drodzy. Kolejna konkurencja nazywa się Wieża. I będziecie musieli za pomocą tych wiader zbudować jak najwyższą wieżę w przeciągu 3 kolejnych minut. Ale znajduje się jeden mały haczyk, ponieważ tutaj są specjalne kulki, którymi można zbijać wieże przeciwników. Jak można ich użyć? Bardzo prosto. Bierzecie kulkę, następnie rzucacie w nią, na przykład, proszę bardzo, tutaj wieżę Diablesa. I po tym, jak rzucicie, musicie podbiec, dotknąć swojej bazy i możecie ponownie rzucić. Jak się kulki skończą w opakowaniu, no to bardzo jest mi przykro, ale już nie można zbijać sobie wieży. Niechaj wygra najwyższa wieża. Start! Ojej, to taki trudny konkurs. Musisz być złośliwy dla kolegów. To już taki bardzo kompetytywny tutaj. Dużo bardziej. Bardzo mi się podoba ten program. Jest bardzo przyjemny. To jest taki pozytywny content na YouTubie.
narzekacie, że są dramy, że są tragedie, że są katastrofy, że wszystko to jest ciężka patologia, to proszę, jak miło i sympatycznie. Tak tęskniłem za takim kontentem. Ty, ty układaj. Okej, okej, widzę, że drużyna zielonych już, oj! Dlaczego się ten rzut taki... Chłopaku! Chłopaku! Kurde, w Palanta nie grałeś nigdy? O Jezusie, no dobrze, dobrze. Ja bym... Pewnie, żebym rzucił, lepiej bym rzucił. Lewą ręką bym lepiej rzucił, no. Ta piłka nic nie zrobiła, Kamilu, ale widzę, że agresja... Kamilu, wraca... Jesus Christ! Chłopie! O nie! Co za... Okej, no dobra, no. Wracaj, będą minusowe punkty, jak będziesz się odsuwać. Przepraszam, Misiu, ale ty no ja widzę, że tutaj wszystkie drużyny skupiają się na defensywie. A Kamil Sus skupia się na ofensywie w moim kierunku. Teraz uwaga, rzuca Remek! Nie trafił, niestety. Wracaj, Remek, szybko do tej podstawy wieży. Oj, Kamilu, również nie trafiłeś. Przypominam, rzucamy ostro. Ale już lepiej, dopiero. Już lepiej idzie rzucanie. O, może teraz trafisz? Ślepy. Chciałbym. No, niestety, nie udało się. Jezus, nie mogę. Jest bardzo agresywna, a reszta w ogóle na to nie reaguje. Bo mają zęza. Mogę O, moje koleżanki z przedszkola bardziej rzucają po męsku. O, Boże, nie mogę. O, fantastyczne, cudowne to jest absolutnie. Bardzo agresywny zawodnik, nie? Agresja niestety nie idzie w parze z umiejętnościami, ale próbuję. Próbuję za wszelką cenę. Nie mogę wytrzymać. Najlepsze. O, come on. Kamilu, wygląda na to, że ten rzut przelał czale goryczy bardzo dobrze. Naszym zawodnikom idzie naprawdę świetnie. Spodziewałem się, że będą... Moje koleżanki z przedszkola, jak ja chodziłem do przedszkola. Hello! Żeby się tu nie wkradło jakieś przypuszczenie niepotrzebne. Okej? Okay? Też kiedyś chodziłem do przedszkola. Wiem, że trudno w to uwierzyć. I miałem koleżanki w przedszkolu. Budować aż takie wysokie wieże. Lepiej, żeby nikt na nią nawet nie kuknął. Leci, no? Uwaga! Oj, tutaj jest niebezpiecznie. Oj, nie trafi! O, trafił! No. Uwaga! Było blisko! O. Taki był nasz plan, że po prostu tych, co za bardzo za nimi nie przypadamy, tych napierdzielać piłeczkami. Tak jest, Diables, tak jest. Dobrze mówi. Wprowadzamy nową zasadę. Za 30 sekund nie można już dotykać swoich wież i przez kolejne 30 sekund trzeba je bronić. Będzie tak zabawniej. Zdrawiamy! A do czego ile odbierze piłek? Ty musisz biegać! Dobra, biegam! Jak coś z tymi piłeczkami żartowałem, dacie to do odcinka, no nie? Żeby nie było, że kogoś nie lubimy. Że upatrzycie na to teraz. A no nie! Ale one nie wygrają! Czajnik, uczciwie. Zwalcza konkurencję, tak? Och! Zobacz, nie biegam! Musisz wracać, musisz dotrzeć podstawy! Musisz dotrzeć podstawy! Po rzucie musisz dotrzeć podstawy! Oj, to był dobry rzut, ale rzuci 5, 4, 3, 2, 1, koniec, teraz możemy tylko bronić wież. A co to jest? Tylko stąd, Rembrandt, tylko stąd można wrzucać, minus jeden punkt, niebiescy. Oj, co to jest? Miałoby się nie dotykać, wszyscy oszukują, to tacy są właśnie influencerzy, każdy kłamie, oszukuje, wykorzysta okazję, tak okłamują was. Możecie przychodzić do mnie, ja nie okłamuję. Co za dotykanie? Proszę zostawić. A nie proszę. Mogę dotykać? Nie można już dotykać, nie można już dotykać. A skąd mogę z ziemi? Zawsze. Można. Uwaga! Stop! Ja mam jeszcze kulkę. Ja też. No i jak widzimy, trzy wieże stoją na tym samym miejscu. Zatem wszystkich z kulkami zapraszam do miejsca rzutu. To jest wasza szansa, żeby broń, odwrócić żenetka, przebieg tej rozgrywki. Żenetka, broń na luzie. Kasik, zaczynasz, proszę bardzo. Wybierasz, z kim sobie zrobisz wroga, pamiętaj. Ja już mam, ale już wróg się sam wywalił. Dobrze! Obronione, obronione! Czerwoni są w dupie! Oj, dobrze! Nawet nie drgnął Remek. O, nawet go to nie wzruszyło. O, shit! Widzicie? Kurde, i tutaj właśnie intelekt przeważa nad siłą fizyczną. Zobaczcie, prostracja zastosowała trik, nie rzuciła prosto w wieżę, ale zastosowała ten kąt odbicia odpowiedni i... Widzieliście? Musimy to obejrzeć jeszcze raz, powtórkę z tego poproszę. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie.
Widzieliście? Widzieliście? Zuch dziewczyna, no. Zrobiłaś to, brawo! Brawo! A tam przez przypadek. To wszystko było zamierzone. To było celowe przez przypadek. Zazdrościcie po prostu. Brawo! Moi drodzy, olimpiada głupich rzeczy zaskakuje cały czas. Czy myślałeś, że tak pójdzie ta konkurencja? Ale dzięki temu wygrywamy prawie. Ja uważam, że po tym rzucie powinnam dostać jakieś propozycje od drużyn baseballowych. Która wieża jest wyższa? Nasza! Nasza! Matrymonialne propozycje po rzucie tego chłopa. Pęk! O Jezus. Nie mogłem. To bardzo świński żart jest. No chłopak rzuca może trochę gorzej, ale w innych kwestiach na pewno ma zalety, okej? Więc myślę, że to jest taki żart, który może zostać wybaczony, on nie wynika ze złośliwości. Bardzo świński żart. God damn it. No dobra, no trudno, jestem jaki jestem, co mam zrobić? No co mam zrobić? No co mam sobie strzelić w stopę, w głowę, no co zrobię? Nasza! 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 Czy mamy centymetr na planie? Komisja gier i zabaw teraz dokona mierzenia. Oho. Komisja gier i na zabaw musi... Oczywiście, że jest wyższa, bo ona ma większą podstawę. W sensie ta podstawa ma 2, a wasza ma 1. 1,93 m. 1,93 m! Mają centymetra, dziewczyna zgaduje. No przecież zaraz to sprawdzą, no. No, no zobaczcie, przecież ma więcej. Ta musi być wyższa. Może jest, może nie jest, zobaczymy. Proszę państwa, drużynie żółtych i drużynie czerwonych. Jest! 1,90 m. 1,90 m. Miała rację. Easy. Niby tylko 3 centymetry, ale jak widzimy, w związku to robi wielką różnicę. Lecimy dalej. Jest! Niebiescy i czerwoni, no nie wierzę, że to się dzieje. To jest ewidentnie spisek. To skandal. Natomiast porażka Kaszyk i Remsuły zdecydowanie zwiększa moje morale. Finałową konkurencją Olimpiady Głupich Rzeczy będą muzyczne krzesła. Uczestnicy będą wchodzić po kolei do przepięknej muzyki, którą wybrała właśnie Komisja Gier i Zabaw. I następnie, w zależności od tego, jakie zajmą miejsce, będą punktowani razem. Zatem każde miejsce ma tutaj znaczenie, a ja poproszę o muzykę. Mandzio trzyma formę, nie? Podejrzewałem go, że on się tak nie pokazuje na YouTubie, bo nie trzyma formy. Ale trzyma formę skubany. To nie jest łatwe. Dobra, na razie nie przerwą. Ale idźcie, idźcie! Przechodzenie! Czajnik, już, już. Już oszukuję. Ja nie mogę. Ale no chodzimy. Oj, troszeczkę dalej, co dalej, to co mnie nie troszeczkę dalej, troszeczkę. Oj! A tu jest wolne! Bez niespodzianek, bez niespodzianek. Diable, nie daj się! Co za chłop? Kamilu, niestety odpadasz jako pierwszy. Co chcesz powiedzieć swojemu Nemezis? Powodzenia w oktagonie, kiedyś cię dojadę. Aha. Dobrze, dobrze. A, tak jest, dobrze, dobrze. Niech się biją, nikogo bym bardziej chciał, nie chciał, znaczy, chciałbym bardzo ich obu zobaczyć. Bym trzymał kciuki za wiadomo kogo, nie? Ale to byłaby interesująca potyczka. Oglądajcie koniecznie. O! Stop, 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 muzyka! No ale to był skam! Tutaj zaszła bardzo niefajna sytuacja. Tak, żółta kartka, żółta kartka. Czuję się napastowana. Ta decyzja będzie kosztować swoją drużynę całe 2 punkty, przykro mi. Wznawiamy muzykę. Dobra, idź szybko. Idź. No co mnie popychać? Tak jest, Kasik, nie daj się, kordy. W drugą stronę teraz! W drugą stronę! Dwa punkty! W drugą! Dwa punkty! Dwa punkty! Ej, wszyscy! Oni są wszyscy kurwa nie kumaci, a to się youtuberom trzeba bardzo proste zadania wyznaczać. Napisz na kartce od 1, 2 do 3 i przenieś tą kartkę na tamto krzesło. To jest szansa, że podołają. Dwa punkty! 4, 2, 2, tam dwa razy było siadane. Nie płacz, czajnik. To jest właśnie olimpiada głupich rzeczy. Ale szybko. Jest olimpiada głupich ludzi, oj! Żartuję, żartuję! Lubię was wszystkich z Diablesem na czele, żeby wszystko było jasne. Szybciej, szybciej! No idziemy, idziemy, idziemy! Moi drodzy, tempo! Tempo! Raz, dwa, raz, dwa, raz! O nie! O nie! Come on! Ty mi nie wierzyłaś! Kasiu, będąc na szczycie, upadek boli najbardziej. Zapraszam do zejścia. Widzisz, Kasiu? Ciebie bym tak wepchnął, ale zostawiłaś kopnąłeś mnie. Kopnąłeś mnie, stary. Zostawiłaś mnie. 3 razy mnie odeszłaś kopnąłeś. Odeszłaś sobie. Afery na planie to nie jest dla mnie nowość, ale nowością będzie muzyka. Ogień w tej relacji.
między Czajnikiem i Kasix, nie? Ja nie chcę tutaj Remka podkopywać, ale on powinien zwrócić baczniejszą uwagę na to, co się dzieje. Kto się czubi, nie? Tego typu historię? Kurde, zawrzało tam. ...którą usłyszą zawodnicy. Nie, ty mi do głowy wchodzisz! Nie maj, kończy się muzyka i siadasz. Idziemy normalnie, proszę się nie dotykać! Co się dzieje? Remek, mój chłop, brawo, brawo. Od razu mówiłem? Wiedział, że coś się dzieje, wiedział, kogo wyeliminować. Dobra robota, Remek, kurde. Nadajemy na tych samych falach. I Diables też się trzyma? Doskonale, dobra robota. Śmiało, śmiało, idźcie, idźcie. A w drugą stronę teraz, a w drugą stronę teraz. A nie, jednak w tamtą stronę. Mancio, to jest za trudne. Chodźcie, oni się słuchają, co nie? Tak jest, nikt Remkowi nie będzie mówił, kiedy ma skakać. Ja jestem na krześle, no. Uwaga, uwaga. Żanetka. Żanetka ma więcej poślada. To nie jest wina Remka, że ma mniejsze pośladki od Żanetki, no. Dlaczego to ma go zdyskwalifikować? To chłop jest... No jest... No nie jest to jego wina, no. Piekło mężczyzn. Niestety odpadają. Jak czerwoni teraz nie odpadną, jest ogromna szansa, że ta konkurencja zagwarantuje... Pośladkowa dyskryminacja. Ale czerwoni się trzymają dobrze. O, Diables, come on, no. W pięknym stylu, gratuluję. Dziewczyny bronią honoru. I tak oto, proszę państwa, w historii polskiego internetu mamy pierwszy interesujący pojedynek kobiet. I to nie we freak fightach, o dziwo. Brawo dla naszych uczestniczek tutaj. Czy dojdzie do starcia, czy będą się biły o te krzesła? Da, ta, da. Da, 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 da. Ta-ra-ta-da. Widziałem, że to się musi wydarzyć. Żyję! Upadek boli najbardziej. Wiem. Jakim cudem dwie takie małe szare myszki wygrały? Bo są, mają... Nie wiem. Wygra tylko jedna. Dobra, czekaj. Żaneta, jak wygra... Bo najłatwiej się zmieścić, jak się jest małym? Nie wiem, po prostu. Nie wiem. Zapraszam pozostałych uczestników na imprezę! Trochę za stary jestem na to. Teraz siebie uświadomiłem pod koniec. Karolina! Jestem Karolina! Let's go! Czemu to oglądamy? No bo po gąciarzu to trzeba trochę odsapnąć. Ej, najmniejsza wygrała. Oszustwo! To jest właśnie olimpiada głupich rzeczy. Zapraszam do wyników. Ej, a mam takie zasadnicze pytanie. Nagrywa się to? Czy muszę im płacić? Komisja Gier i Zabaw skończyła liczyć punkty naszych zawodników. Jednak zanim do tego przejdę, muszę powiedzieć, że zapraszamy na zgłoszenia jomao.pl, żeby się zgłosić do naszych odcinków. Ale teraz, przechodząc do czwartego miejsca, wielkie brawa dla drużyny niebieskiej! Brawo! Wiem, w jakim ja powinienem wystąpić w programie pod tytułem Kto jest starym dziadem? I są różni ludzie i jestem ja i trzeba rozpoznać starego dziada. Czy to byłoby za proste? To by było coś. Tak, do takiego bym się zgłosił. Na pewno bym się był w stanie je ukryć. Hello, fellow kids. Tak bym robił. Ich porażka to jest nasze zwycięstwo, moi drodzy. Jeszcze mówicie się, cały czas wam wierzyłem. Drużyny niebieskiej nie byłoby na tym miejscu, gdyby nie drużyna zielona, która zebrała trzecie miejsce. Super! Brawo, brawo, brawo! Byliście godnymi przeciwnikami. Moje drogie. Która wygrała z was? My to jesteśmy my. Myślicie, że wygraliście? I... No tak powiem szczerze, po tym piesku skutka to niekoniecznie. Szkoda i szkoda, moi drodzy, że czerwonym zabrakło odwagi, bo przez ten brak odwagi nie dostaną również i waszej uwagi, bo dostają tylko drugie miejsce, czyli żółci wygrali! Ustawione! I tak się kończy kolejny ustawiony... Hej, czerwoni prawie na górze. Dobrze, Diables, dobra robota. Powiem wam, że nie było tutaj godnych konkurentów wcale. Kasix była najprostsza, najsłabsza. Mówiłem, że on coś do Kasix ma. Widzicie te zaczepki? Kurde, nieprzypadkowe. Ja mam czuja do takich rzeczy, kurde. Jestem wychowany jestem w tym świecie, gdzie jeszcze był romantyzm i nie było internetu i ja tu widzę. Nie wiem, jaka jeszcze ewentualnie. No patrz, tylko o niej gada. Czajnik. Czajnik. Wiedzieliśmy, że wygramy ogólnie. Nie podkopuj mi tu Remka. Tak, coś więc... co?
Sądząc po tym, że był to tyle trudniej głupoty, nic dziwnego, że zajęliśmy ostatnie miejsce. Dobra odpowiedź. Z racji tego, że Sigma, nie tak? potrzebuję, to ja po prostu wezmę całość nagrody, żeby było fair. Subskrybujcie kanał i zgłaszajcie się do odcinków, link w opisie. Zakończyłem film debilu. Dobra, teraz się kończy film. Pierdolę to pracę. Tak, atmosfera w studiu wyraźnie radosna do samego końca. Proszę Państwa, no tak, musieliśmy się trochę się musieliśmy rozluźnić, tak, prawda? Prawda. I się rozluźniliśmy, teraz już wracamy i możemy udawać dorosłych. Co wy na to? W sensie, ja idę udawać dorosłego na tym, na siłowni, nie wiem jak wy. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę i... Pa, 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 pa.